Szanowni, chciałbym, czy nagrywam właśnie streszczenie naszej lekcji na temat zjawiska muzyki, a raczej takich techniczno-matematycznych aspektów zjawiska muzyki, jakim jest strojenie instrumentów, tak żeby wydawały dźwięki, które odbieramy jako przyjemne dla ucha, a raczej przyjemne dla mózgu tak naprawdę, bo ucho jest tutaj tylko pośrednikiem. No i wiemy już, co to są fale i wiemy, że dźwięk to jest fala podłużna, rozchodząca się w powietrzu, no ale generujemy te fale podłużne na ogół za pomocą fal poprzecznych. Przepraszam, tu się powinienem przerzucić. I tutaj mamy fragment filmu, na którym widać wzbudzenie takiej pojedynczej struny. To wzbudzenie ma długość, ta struna ma długość dokładnie jednej długości fali. No i to, co tutaj widać, to widać, że struna drga. Nie to chciałem. Tu siebie chciałem jakoś przesunąć. Struna drga, ja puszczę ją na chwilę. O, widać, że struna drga. Tutaj to, co widzimy, to jest jakby obrys amplitudy drgań w każdym punkcie. Tak, te elementy struny drgają od tego położenia wyżej do tego położenia niżej. No i zwróćcie uwagę na rzecz oczywistą, żeby istnieje jedno pojęcie okresu opisujące tę falę stojącą. No a zatem niezależnie od tego, z jaką amplitudą drga struna w danym punkcie swojej długości, to ten okres drgań nie zależy od amplitudy. No i taka struna odpowiednio wzbudzona pobudza cząsteczki otaczającego ją powietrza do drgań i to słyszymy jako dźwięk. No i teraz tutaj mamy krótkie wyjaśnienie, w jaki sposób dźwięk powstaje w piszczałkach zamkniętych. Piszczałka zamknięta to jest taka rura otwarta z jednej strony, a zamknięta z drugiej. No i to, co tutaj widzimy, to widzimy obrys drgań cząsteczek powietrza, tylko tyle, że tak jak tutaj struna drgała, to były drgania poprzeczne, tak tu w przypadku drgań cząsteczek powietrza to są drgania podłużne. A tutaj cząsteczki nie drgają, bo nie mogą się przesuwać, mają ścianę. Natomiast tutaj przesuwają się tam i z powrotem z coraz większą amplitudą. Tu jest podobnie jak tam był to obrys, czy wskazywało to na amplitudę drgań, tyle że w przypadku struny to były drgania poprzeczne, tutaj są drgania podłużne. No i można to zobaczyć na takiej symulacji. Akurat ściana jest z tej strony. Tu widać, że przy ścianie cząsteczki nie drgają w ogóle. Natomiast tutaj wzbudzona jest kolejne drgania własne. No i tu ta czerwony punkt znajduje się w miejscu, gdzie fala ma strzałkę, to znaczy drga z maksymalną amplitudą. Tu jest wykres przesunięcia w kierunku poziomym, podłużnym w stosunku do rozchodzenia się fali cząsteczek powietrza. Natomiast ta cząsteczka tutaj czerwona po lewej stronie, ona znajduje się w węźle i nie drga w ogóle. No i teraz, kiedy taka fala rozchodzi się dalej w powietrzu i natrafia na
bębenek w naszym uchu, to pobudza ten bębenek do drgań poprzecznych. Podobnie jak membrana, pobudzaliśmy dźwiękiem membranę tego zaimprowizowanego bębenka, na którym obserwowaliśmy figury Chladiniego po posypaniu go drobniutkim piaskiem. No i potem jest skomplikowany dość mechanizm biochemiczny, biofizyczny, żeby przekształcić te poprzeczne drgania membrany w impulsy elektryczne, które są przesyłane do mózgu i tam odbierane jako dźwięk. Tak to wygląda. Na tym rysunku, mamy falę, która wzbudzoną, która ma długość, tu jest jedna długość fali, tu jest druga długość fali i jeszcze połówka długości fali, czyli 2 i 1 druga, 5 drugich, 1 czwarta, przepraszam, 2 i 1 czwarta długości fali odpowiada długości tej piszczałki. No i stąd, znając długość piszczałki, bo sami ją zbudowaliśmy, możemy wyznaczyć długość fali, a znając długość fali i prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu, możemy wyznaczyć częstotliwość tych drgań. No ale taka pierwsza harmoniczna częstotliwość odpowiada sytuacji, w której w piszczałce generowana jest fala dźwiękowa, fala stojąca, której długość związana jest, długość tej fali jest taka, że 1/4, bo tu widzimy 1/4 całej długości fali, gdybyśmy wrócili do tego filmu, no to bylibyśmy tutaj, tak? Tu by się ta piszczałka kończyła, w tym miejscu. I 1/4 długości fali odpowiada długości całej piszczałki, czyli długość fali to jest 4 długości piszczałki. No, w praktyce wygląda jednak tak, że każdy taki instrument muzyczny, każda taka struna wzbudza się nie tylko w tym tonie podstawowym, czy też określonym tonie drgań własnych, ale także w różnych wielokrotnościach tego tonu. No i ja tutaj pokażę, jak to wygląda. Mam próbówkę, której długość wynosi 10 cm. I zakładając, że prędkość dźwięku w powietrzu to z dobrym przybliżeniem to jest 340 metrów na sekundę, to dostajemy częstotliwość drgań podstawowych równą 850 Hz, jeśli dobrze pamiętam. No i teraz się okaże, jak dmuchnę, że wzbudzany jest nie tylko ten dźwięk o częstotliwości podstawowej, ale również kolejnego jego wielokrotności. Popatrzcie. Tu mamy, był dźwięk o częstotliwości tam prawie 900 Hz. To trochę zależy też od sposobu dmuchania. Tu teraz widać bardzo ładnie ten wykres. No i tu jest częstotliwość podstawowa. Dwie częstotliwości podstawowe. 3 razy 8 to jest 24, to będą 3 częstotliwości podstawowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. 4 razy 9 to jest 36, tu prawie 900 Hz, to są 4 częstotliwości podstawowe i te kolejne częstotliwości wzbudzane nazywają się alikwoty. No i każdy instrument muzyczny, o czym warto wiedzieć, jego dźwięk, nawet jeżeli staramy się wzbudzić
dźwięku ustalonej częstotliwości, to zawiera wszystkie naturalne wielokrotności tego dźwięku podstawowego.